Dzień dobry, miło mi Państwa przywitać. Nazywam się Marcin Motylski i będę opowiadał o budowie wirtualnego data center. Opowiem troszeczkę o historii internetu, o historii data center, o tej historii pewnie Państwo już słyszeli dzisiaj pewnie kilka razy. Ja natomiast opowiem tą historię z mojego punktu widzenia, jako że od 19 lat pracuję w sektorze telekomunikacyjnym, bankach. Budowałem też kilka razy data center, no i chcąc nie chcąc migrowałem bądź utrzymywałem usługi w tych data center. Zacznę od historii data center w Polsce. Ja zaczynałem dość wcześnie, czyli gdzieś pewnie około 1995 roku, gdy standardem były nowele, były systemy SGI, połączenia lokalne miały prędkość 10 megabitów na sekundę. Mówię o tym w kontekście bieżących jak gdyby standardów i tego, co można zrobić w chmurze. Dalej idąc, rok 2000, boom data center, pierwsze application service providerzy. W takim data center miałem przyjemność pracować, uruchamialiśmy pierwsze takie większe systemy. Klienci ścigali się, kto uruchomi większy serwer IBM-a. Tak naprawdę na takich systemach działały często niewiele większe instancje od dzisiejszego Tomcata, JBossa, z dość prostą stroną, którą w tym momencie można porównać do WordPressa. Natomiast migracje do takich data center były dużym wydarzeniem, ponieważ wiązały się z transportem dość dużego gabarytowo sprzętu. Były to czasochłonne procesy i wyłączenia infrastruktury często na dwa dni jakiegoś ze sporych systemów. Data center wtedy dysponowały dość wolnymi łączami. My wtedy w data center nie mieliśmy na kilku łączach, wydaje mi się, więcej niż 20 czy 30 megabitów. Taki był standard. W 2004 roku miałem okazję pracować przy zarządzanym hostingu, dość sporych instalacjach, takim troszeczkę też boomie na usługi kolokacyjne. Wydaje mi się, że każdy wtedy budował swoją taką infrastrukturę w data center. No i polegało to na uruchomieniu dużej ilości sprzętu. Wtedy już co prawda była wirtualizacja, natomiast bardziej taka powszechna, mi się wydaje, że bardziej desktopowa. 2009 rok oceniam jako taki rok zaufania do wirtualizacji. Co prawda już w 2000 roku dało się uruchomić ASX-a GSX na Linuxie, natomiast no, zarządzanie tym nie było jakąś wielką przyjemnością. I wydaje mi się, że ten okres już był takim okresem dojrzałości VMware'a, rozkwitu takich technologii LDOM-owych na Solarisie. Już dość dawno działały LPARy na AX-ach. I myślę, że 2009 to już był też początek KVM-a. Obecnie cloud 2017, duże prędkości, peeringi europejskie. Ja sam obserwuję jak gdyby trend uruchamiania usług coraz to większych w cloudzie, z nastawieniem na ten europejski region gospodarczy. Natomiast przy okazji jednego z ostatnich projektów, gdy pisaliśmy standardy i rekomendacje bezpieczeństwa dla dostawcy VOD, okazało się, że taki dostawca miał mieć kilkanaście systemów operacyjnych. Okazało się, że ma globalną architekturę w chmurze i to taką dość prężną, uruchomioną w kilku regionach, więc tutaj wydaje mi się, że cloud jest w tym momencie na tyle powszechny. Historia internetu w Polsce. Także jest to troszeczkę moja historia, gdy w 1995 roku chciałem ściągnąć plik na przykład Gobliny ZIP, zajmował 1 mega z Krakowa do Lublina, zajęło mi to cały dzień. Miałem wtedy jakąś stację podłączoną do netware'u, FTP na DOSie. Kolejnie, zarządzanie serwerami z Polski w Stanach Zjednoczonych, także z dużymi opóźnieniami. Przez łącza satelitarne, no jest to powiedzmy, że odpowiednik dzisiejszego GPRS-u. Jak gdyby to doświadczenie niejednokrotnie uratowało mi pracę, gdy straciłem jakąś łączność do data center i musiałem później już w 2004 roku wykonywać jakieś skomplikowane prace w jakimś zdalnym data center.
W 99, tak jak wspomniałem wcześniej, łącza do prywatnych data center 20, 40, 40 megabitów. No i tutaj wydaje mi się, że większość data center, które nie były w tamtym okresie w Warszawie, miały spory problem finansowy. Te data center, którym się udało przeżyć, utrzymały swoich klientów. Oczywiście gratuluję, natomiast no, ja miałem okazję pracować w takim, które tego nie wytrzymało. W 2000 roku pierwsze serwisy muzyczne, był to bodajże serwis polskamuzyka.pl. Pamiętam, zastanawialiśmy się, jak taki serwis będzie działał przy ówczesnym standardzie połączeń internetowych. No dzisiaj nikt już nie miałby takich wątpliwości. W 2004 roku utrzymywałem trochę większą liczbę banków hostingu takim zarządzanym, bazującym na kolokacji. No i powiedzmy, że takie trzy banki jak ING, WBK, Inteligo, a jeszcze czwarty pewnie BGŻ, no nie przekraczały 20 megabitów, jeżeli któryś z tych banków nie uruchomił jakiegoś potężnego marketingowej akcji na przykład na Onecie, no to 20 megabitów spokojnie wystarczało. Patrząc na sytuację dzisiaj, ja sam w domu, ponieważ troszeczkę dewelopuję KVM-a, mam sporo wirtualek do testów, do jak gdyby do pracy bieżącej. Mam łącza 300 na 30 z UPC i 600 na 60 z Orange'a. Podałem kwoty, są to dość nieduże kwoty przy takim paśmie. W dalszej części prezentacji pokażę też troszeczkę, jak to działa, troszeczkę obrazując, jak można zbudować cloud i ogólnie jakie możliwości w tym momencie niesie wirtualne data center. Z tego, co wyczytałem na stronie OVH, dają możliwość podłączenia serwerów uruchomionych we Francji do budynku tutaj właśnie Mariotu LIM pasmem 10 gigabitów, czyli tutaj już można sobie wyobrazić taką praktycznie lokalną pracę na dużych plikach bez większych opóźnień. Co prawda do Francji byśmy mieli jakieś 30 do 40 milisekund, w zależności czy to będzie Strasburg czy jakaś inna lokalizacja. Natomiast no już przy takiej prędkości nawet 1 gigabita jestem sobie w stanie wyobrazić połączenie kilku data center. Pokażę też schematy sieciowe. Może nie są zbyt oryginalne. Ja obserwuję te schematy jak gdyby już dość długo i widzę na nich zwiększające się prędkości, czyli pierwszy to jest schemat sieci Pionier, dawniej POL34 i takiej akademickiej sieci Rząd, gdzie w tym momencie widzimy przepustowości, może tutaj tak troszeczkę słabo to widać, natomiast ta część czarna są to prędkości rzędu 100 gigabitów. Mówię o tym dlatego, że to jest jak gdyby podstawa tego, co możemy zrobić czy w Polsce, czy w Europie. Zaraz pokażę jeszcze dalej z tego, co możemy stworzyć na łączach jak gdyby sieciowych. No i te prędkości cały czas rosną. Każdy z operatorów ma taką swoją mapkę, może lepszą, może gorszą. Prędkości pewnie są inne, natomiast szkielet pewnie światłowodowy jest dość zbliżony. Patrząc na jak gdyby połączenia w Europie, użyłem tutaj mapy OVH i również peeringów sieci Rząd. W przypadku OVH mamy tutaj pokrycie praktycznie całej Europy prędkościami rzędu 60 gigabitów. No i jest to już taka prędkość, gdzie łączyłem osobiście jakieś serwery OVH z Azurem Microsoftowym bodajże w Irlandii. No i bez problemu mogliśmy uzyskać jakieś prędkości rzędu 1 gigabita, czyli wolne zasoby w sieci Azura. Połączyliśmy VPN-em do jakichś tanich serwerów w OVH i działało to dość dobrze, czyli zrobiliśmy jakiś offload dużej ilości serwerów javowych w Azurze. Idąc dalej, pokażę, jak w tym momencie wygląda rozłożenie data center Amazona. I Amazon robi coś ciekawego, może nie chciałbym jak gdyby ich tylko promować, ale mieli chyba najfajniejszą ikonografikę. Amazon robi coś takiego, że mamy każde z tych jak gdyby kółeczek i zaznaczonego tutaj numerku, czyli 2-3, są to dwa regiony,
dwie zony dostępne w jednym regionie. Oznacza to, że na przykład w regionie jakiejś części Europy na podstawie usług Amazona możemy migrować praktycznie w locie usługi między kilkoma data center AWS-u w ramach jednego regionu. No i takie regiony możemy łączyć między sobą VPN-y. Plusem takiej architektury, jeżeli oprzemy ją o jednego dostawcę, czy to AWS, czy to Azure, czy chmurę IBM-a, czy teraz chyba powstającą Oracle'a z procesorami Sparka, chyba M7, jest to, że mamy jednego dostawcę i usługi, które pozwalają łączyć w tej samej prawie, że konfiguracji, na przykład VPN-em, różne data center. Opowiem troszeczkę o trendach. Te trendy też będą miały troszkę jak gdyby odzwierciedlenie, o czym będę opowiadał dalej. Obecne trendy, jak widzieliśmy, co działo się jak gdyby też na polskim rynku, jest taki spory nacisk na taki slogan cyberbezpieczeństwo. To cyberbezpieczeństwo nie zawsze jest takim bezpieczeństwem, jakbyśmy sobie wyobrażali jakiegoś spektakularnego włamania. Często gdybyśmy przyjrzeli się, co tak naprawdę było pod spodem, wydaje mi się, że często są to po prostu zaniedbania, jakieś takie braki systematyczności, bądź rzadkie aktualizacje. Natomiast jest to trend, który będzie rozwijany i jak gdyby to jest konsekwencja ilości usług. Jeżeli mieliśmy data center oparte o architekturę fizyczną, ciężko było sobie wyobrazić, że ktoś będzie kupował non-stop kolejne serwery, bo one po prostu były drogie. Kiedyś procesor jeden Xonowy kosztował 10 tysięcy, a teraz kolejna instancja chmury, czy jak gdyby kolejna instancja serwerów chmurze, jeżeli mamy jakiś budżet, to może być po prostu bezkosztowa i możemy w dość krótkim czasie pomnożyć tą ilość danych, którą musimy z kolei chronić, jeżeli mamy tam dane klientów. To jest ten szybki wzrost danych w chmurze obliczeniowej, bezpieczeństwo chmury obliczeniowej. Obecnie widzę też taki trend, czy trendzik migracji do chmury dość kluczowych usług, na przykład banki. Część banków się waha, banki europejskie widzę, że troszeczkę mniej. I z tego, co widzę, no dość z lekką ręką firmy te korzystają z usług, na przykład Azura, czyli jest to, powiedzmy, w dużym uproszczeniu wirtualka na Hyper-V i tak naprawdę nie mamy kontroli, co się dzieje sieciowo w takiej chmurze. Ja jestem jak gdyby zwolennikiem budowania takiej chmury na dedykowanych serwerach, tak żebyśmy mieli kontrolę nad połączeniami pomiędzy swoją architekturą, a wypuszczali ruch ze swojej architektury już w jakiś sposób kontrolowany, szyfrowany. Wydaje mi się, że część jeszcze firm tego nie rozumie i to może być jakaś kolejna praca związana z bezpieczeństwem, a później możemy to nazywać w cudzysłowie cyberbezpieczeństwem. Dostępność usług internet. Tak jak wspomniałem na samym początku, mamy coraz szybsze łącza w domu, czyli możemy streamować z naszego domu, możemy ściągać do domu coraz więcej, firmy będą udostępniać coraz więcej i tak naprawdę jako informatycy będziemy mieli sporo dość ciekawej, wydaje mi się, pracy. I to wszystko jak gdyby sprowadza się do tego, te łącza, dostępność usług, że takie firmy jak na przykład Amazon są w stanie budować globalne usługi. Czy jest to trudne? Jak opowiem dalej, jak zbudować właśnie taki wirtualny data center? Pewnie nie, bo potrzebujemy jakiś budżet, dostęp do fizycznych data center, musimy wiedzieć, gdzie są konkretne linki, no i po prostu musimy chcieć to stworzyć. Jaka jest różnica między fizycznym a wirtualnym centrum danych? Kiedyś centrum danych było to przeważnie jakieś strzeżone pomieszczenie, UPS-y, agregaty, serwery fizyczne, przełączniki fizyczne, przestrzeń dyskowa, macierze z jakąś odpowiednią dostępnością, czyli tam tier 3, tier 4, nie wszystkie data center to spełniają, ale już w wyborze data center warto też na to zwrócić uwagę, czy mamy odpowiednie chodzenie i tak dalej, i tak dalej. Z kolei virtualny data center jest takim tworem, czyli Software Defined Data Center, bazującym na architekturze fizycznego data center. I może to być jeden serwer, może to być kilka serwerów, może to być kilkaset serwerów uruchomionych w kilku data center, natomiast jesteśmy całkowicie odseparowani od tej warstwy fizycznej przełączników. Natomiast jeżeli chcemy jakoś akcelerować tą naszą architekturę, możemy z tego korzystać. I tutaj będzie rozwiązań pewnie wiele. Mogą to być instancje przeróżnych hypervisorów, czyli ESX, KVM-y, mogą to być przeróżne instancje OpenStacka. To, co sobie wymyślimy, i takie wirtualne data center możemy zbudować w oparciu o dostawców, czyli firmy, które umożliwiają nam uruchomienie dedykowanego hypervisora, bądź firmy, które udostępniają taki bare metal i na którym możemy sobie zbudować własne usługi. Są też takie,
takie firmy. Wirtualne data center, czyli tak wspomniałem, instancja hypervisora w lokalnym data center, może być kilka data center. I tak naprawdę jest to jak gdyby zagregowana funkcjonalność takiego data center, które mieliśmy w 2000 roku, czyli tam w 2000 roku hitem był Firewall Pixa, który nie wiem, czy miał procesor szybszy niż 486, czy może jakiś Intel albo Pentium 75. No i nie trudno sobie wyobrazić, że taką architekturę jesteśmy w stanie uruchomić jako wirtualka, czyli wirtualne data center jest niczym innym jak zestaw hypervisorów, wirtualnymi firewallami, wirtualnymi switchami, wszystko to, co musimy mieć do zabezpieczenia naszej architektury albo do uruchomienia funkcjonalnych usług. No oczywiście fizycznie serwer już nie będzie wirtualny, fizycznie tab, jeżeli chcemy nasłuchiwać ruch albo przekierować go do kilku urządzeń, wirtualne nie będzie, chociaż te urządzenia też wspierają wirtualizację. Wirtualne data center, co dalej możemy uruchomić w takim wirtualnym data center? Obecnie praktycznie wszystko, bo i nawet systemy IPS, IDS, McAfee, większość producentów ma swoje systemy w wirtualkach. Ta wirtualizacja też jest dostępna praktycznie we wszystkich systemach, w Windowsie, Linuxie, AX-ie, Solarisie, BSD też bez problemu uruchomimy. W VMware troszeczkę KVM ma z tym problem, ale też działa. Czyli jak gdyby całe funkcjonalnie data center jesteśmy w stanie uruchomić w architekturze wirtualnej. Jakie są ograniczenia? No często mogą być ograniczenia licencyjne, czyli przeróżne core faktory, bądź jeżeli producent jakiejś bazy danych uprze się, że baza danych musi działać tylko na jego i wyłącznie szczęśliwym wirtualizatorze. Ale to są takie dość, wydaje mi się, nieliczne przypadki i chyba troszeczkę powoduje to migrację niektórych baz danych do innych baz danych. Budowa data center takiego wirtualnego, czy da się to wszystko zbudować na open source? Czy będzie stabilne, czy będzie wydajne, niezawodne, czego nie da zbudować się w oparciu o open source, ile będzie to kosztować, jakie są ograniczenia? Oczywiście, wszystko możemy zbudować na open source. Jak przejdziemy dalej do prezentacji i dojdziemy do już takich specyficznych rozwiązań bezpieczeństwa, okaże się, że może nie wszystko jest w tym momencie dostępne w open source, ale tak było zawsze. Kiedyś troszeczkę trudniej było zrobić na przykład tokeny, takie jak RSA, bazując na open source. W tym momencie jest OAuth, możemy używać Yubico czy Yubico i też możemy sobie sami zrobić tokeny. Mamy też w OpenBSD bodajże AuthPF-a i możemy zrobić sobie taką autoryzację, otwieranie reguł firewalla po autoryzacji użytkownika, tak jak kiedyś było to unikalne tylko w checkpointie. Czy będzie stabilne? Oczywiście, że będzie stabilne, będzie wydajne, niezawodne, tylko kwestia ile czasu poświęcimy na skonfigurowanie tego wszystkiego. W open source czasami może być troszeczkę łatwiej. Czego nie da zbudować się w oparciu o open source? No czasem ograniczeniem jest czas. Niestety czasami te rozwiązania komercyjne są troszeczkę prostsze w konfiguracji, zwłaszcza jeżeli lubimy korzystać z graficznych interfejsów albo już końcowemu klientowi musimy przekazać graficzny interfejs, no nie chcemy w nieskończoność utrzymywać jakiegoś skomplikowanego systemu, bądź chcielibyśmy też jak gdyby zajmować się inną częścią infrastruktury u klienta. Ile to będzie kosztować? Przy open source wdrożenie, tak jak wspomniałem, może być troszeczkę droższe, może trwać troszeczkę dłużej czasu, ale możemy mieć wzory i te wzory możemy reużywać i może to być z kolei troszeczkę szybsze. Jeżeli chodzi o utrzymywanie jakichś skomplikowanych architektur, no to gdybyśmy się uparli, że chcemy mieć OpenStacka swojego, możemy to zrobić, natomiast będzie to skomplikowane. Ten OpenStack na przykład Red Hatowy, bazując na PackStacku, jest troszeczkę prostszy. Ja ponieważ jakoś tam znam się i bawię się open source'em, tego open source'owego na Debianie nie udało mi się skonfigurować. Jest to chyba jedyne szkolenie z certyfikatem, na które się wybrałem, czyli Red Hatowy OpenStack, żeby zrozumieć całą tą filozofię. Ograniczenia, wymagania, wymagane wsparcie komercyjne, czyli jeżeli mamy bazę, nie wiem, DB2, Oracle'a, to może się okazać, że oczywiście zainstalujemy, zmieniając jakieś skrypty konfiguracyjne taką bazę, ale niekoniecznie będzie to supportowane. Idąc dalej, jakie elementy możemy wykorzystać do budowy takiego open source'owego data center? Czyli wspomniane hypervisory, czyli KVM, możemy używać OpenStacka, który też będzie używał gdzieś pod spodem czegoś podobnego do KVM-a, zdając nam dashboard do konfiguracji tych rozwiązań. Ciekawostką jest Power KVM, czyli możliwość uruchomienia KVM-a na architekturze Power 8. I to jest dość ciekawe, ponieważ te serwery Powera mają dość dużą ilość core'ów.
i stosując spinowanie, o którym powiem dalej, no jesteśmy w stanie w takim dużym serwerze nastawionym na Linuxa, na Powerze uruchomić tych wirtualek w takiej stabilnej pracy wiele i powiem szczerze, ja mam bardzo dobre doświadczenia, jeżeli chodzi właśnie o obsługę Linuxa na Powerze. Ciekawostką jest Bcave, czyli wirtualizator w FreeBSD. Przygotowując się do tej prezentacji, czytałem, że są porównania właśnie Bcave'a z VMware'em. Nie miałem okazji tego uruchamiać, jestem ciekawy, jak będę miał troszeczkę czasu, chętnie to zrobię. Kontenery LXC, odpowiednik Dockera, połączenie Hruta czy Jaila w BSD, systemy operacyjne Linux, Debian, Gentoo, CentOS, bazy danych MariaDB, Postgres, MySQL, serwery aplikacji czy kontenery serwletów Tomcat, Wildfly. Jeżeli chodzi o firewalle, no tutaj mamy dość duże spektrum, natomiast będziemy musieli to konfigurować praktycznie ręcznie z CLI. Ja nigdy nie używałem jakichś graficznych nakładek. Może są, natomiast nie byłem na tyle nigdy odważny i przeważnie to jakoś tam oskryptowywałem. Natomiast z powodzeniem polecam OpenBSD jako takie rozwiązanie stabilne, którym można stworzyć klastry bazując na Karpie. Jesteśmy w stanie zbudować taki klaster niezawodnościowy firewalli. No i też budowałem gdzieś powiedzmy w 2004 roku dla na przykład dla ATM-u taki zarządzany hosting pod na przykład ING czy WBK. No i to po prostu sobie działa. Oczywiście było to o wiele bardziej skomplikowane, ale gdzieś w tym całym rozwiązaniu był też OpenBSD. NetBSD, FreeBSD. Tutaj mamy jeszcze parę kombinacji, paket filter, IP filter, no i na Linuxie IP tapes. Jeżeli chodzi o routing, Quagga, OpenBGP, Zebra, nie jestem przekonany, czy Quagga i Zebra są aktywnie rozwijane, natomiast z tego co pamiętam, kiedyś coś takiego było. Jeżeli chodzi o serwery WWU, mamy Apache, GNX-a. Jeżeli chcielibyśmy skonstruować własny firewall aplikacyjny, mamy Mod Security, no i to szczerze mówiąc działa, gdy nie miałem jak gdyby budżetu jednokrotnie na jakieś firewalle takie komercyjne, czy F5, czy cokolwiek innego, w Mod Security jakieś takie proste zabezpieczenia da się wykonać, niekoniecznie rozumiejąc jak gdyby aspekty już takiego bezpieczeństwa aplikacyjnego. Jeżeli chodzi o IPS, IDS, Suricata, Snort, i chyba Suricata umożliwia do akcelerację z wykorzystaniem karty graficznej. Czyli tutaj pewnie jesteśmy już w stanie stworzyć takiego inline'owego IPS-a, jak kiedyś to konstruował McAfee czy Juniper. Jeżeli chodzi o webmaily, mam RoundCube, Sogo, Zimbra, Zerafa, tylko wersję community. Serwery poczty, takie standardowe, Exim, Postfix, no i możemy je opakować spam assassinem, QSMTP, klamawem, czyli zrobić jakiś taki prosty antyspam. To akurat nie jest nic nadzwyczajnego, natomiast ciekawostką jest HAProxy. Wydaje mi się, że to proxy ma duży potencjał, interfejs graficzny jest bardzo, bardzo ciekawy i jest często wykorzystywany w rozwiązaniach komercyjnych, gdzieś upakowany w środku do na przykład load balancingu ruchu bazodanowego. Jest to rozwiązanie godne polecenia. Bakula, open source'owy backup. Jeżeli chodzi o monitoring, są to klony poprzedniego NetSainta, obecnie jest Nagios Core, Insignia, Shinken. Są to takie monitoringi, które gdzieś tam jeszcze w 2000 roku były troszeczkę wyśmiewane, natomiast da się na nich stworzyć taki szybko reagujący monitoring. Mnie kiedyś uratował przy tworzeniu dwóch data center opartych o serwery Power na styku ze switchami chyba Huawei. Mieliśmy problem z dojściem, o co chodzi, z wiosami i bridge'em na wiosach. Uruchamiając właśnie taki monitoring bodajże na Insigni, obniżając częstotliwość monitoringu do jednej sekundy, opierając to o serwery fizyczne, no udało się stworzyć na tyle szybki monitoring, żeby te problemy konfiguracyjne w switchach rozwiązać i w takim czasie realnym jak gdyby monitorować całą architekturę dwóch data center. No i są to systemy darmowe, szybkie w konfiguracji, możemy to skryptować. Statystyki. Tutaj może CACTI i MRTG nie jest niczym szczególnym, natomiast Ganglia jest. Ganglia jest to taki troszeczkę mniej znany monitoring. Tworzący statystyki, jesteśmy w stanie zagregować kilka serwerów, bardzo pomocny przy klastrach. Możemy zagregować ileś CPU i jak gdyby wizualizując obciążenie całego klastra. Ochrona APT, mamy Kuku, jest to taki prosty sandbox,
Taką alternatywą komercyjną jest oczywiście Blue Code czy Checkpoint, no ale możemy też to próbować robić samodzielnie, jeżeli nie mamy jakiegoś budżetu albo chcemy sobie oskryptować jakąś architekturę webową. iSCSI, FreeNAS, Storage, SEP, DRBD i tutaj na DRBD się zatrzymam. Ostatnio przy budowie jakiegoś takiego cloudu czy pseudo-cloudu dla kilku ośrodków, jak gdyby walcząc z budżetem, żeby nie wchodzić w rozbudowę licencji 3PARA, dość intensywnie. Oczywiście do takiego projektu nie doszło, natomiast intensywnie już jak gdyby dewelopowaliśmy użycie DRBD i gdyby projekt ruszył, użylibyśmy do połączenia kilku data center DRBD. I wydaje mi się, że to rozwiązanie jest na tyle dojrzałe, z odpowiednim jeszcze komercyjnym wsparciem, które jest możliwe. To rozwiązanie śmiało polecam. Kolejnym tworem open source'owym jest Open vSwitch. Jest to taki jak gdyby następca bridge'a takiego standardowego w Linuxie, ale ma coś takiego ciekawego, że możemy stworzyć w nim VXLANy i możemy połączyć dwie lokalizacje na poziomie L2. Jeżeli te data center są dość blisko, to już naprawdę możemy ciekawe rzeczy uruchamiać. Są tam jeszcze rozszerzenia do IPsec-a, mamy możliwość tworzenia VLAN-ów. No jest to naprawdę ciekawe i zaawansowane rozwiązanie. I jeżeli chcemy się uczyć OpenStacka, to warto zacząć też jak gdyby uczyć się KVM-a i Open vSwitcha. Przechodząc teraz do części komercyjnej. Tutaj myślę, że część z Państwa ma doświadczenie z większością tych technologii. Ja opowiem o takich trzech wyspach, czyli często w dużych telekomach są trzy wyspy, które można w skrócie nazwać, część Intelowa, Powerowa i Sparkowa. No i przy dużym telekomie mogą to być naprawdę potężne instalacje. Te systemy są coraz częściej agregowane do kolejnych większych serwerów. Mamy coraz większą, bardziej zagnieżdżoną wirtualizację. Natomiast podejrzewam, że do dziś gdzieś jeszcze są jakieś stare Solarisy, których jeżeli nie jesteśmy w stanie zaktualizować, mogą być tylko przeniesione do zon, tak jeden do jednego. Natomiast jeżeli chodzi o komercyjne hypervisory, to śmiało można polecić Red Hat Enterprise Virtualization. Podobny odpowiednik jest w SUSE, czyli to jest nic innego jak komercyjny KVM. OpenStack komercyjny no jest w wielu jak gdyby wydaniach. HP ma swój, SUSE ma swoje, Red Hat ma swój. Różni się tak to jak gdyby troszeczkę tylko wizualnie, jeżeli chodzi o interfejs graficzny, czyli tam dashboard Horizon. VMware, to o tym chyba nie muszę zbyt wiele opowiadać, każdy z tego jakoś korzystał w większym lub mniejszym stopniu. Natomiast LDOMy, to jest taka wirtualizacja na Solarisie i jest to tyle ciekawa, że w przypadku takich dużych maszyn, gdzie mamy 256 core'ów czy VCPU, no jesteśmy w stanie uruchomić, tak śmiało mogę powiedzieć, 50 serwerów bazy danowych z Solarisem w wirtualnych maszynach. Jest to tak zbliżone do KVM-a, jeżeli ktoś zna KVM-a. L-pary powerowe, taka wygrzana technologia na powerze, rozwijana dość intensywnie, natomiast w tym środowisku powerowym pojawia się coraz mocniej ta architektura KVM-a, power KVM i jesteśmy w stanie zbudować taką architekturę OpenStacka na Intelu z compute nodami na Powerze. Szybszy dostęp do pamięci, może to być ciekawostka, jeżeli chodzi o takie bazy NoSQL-owe, Redis, serwery aplikacyjne. Teraz chyba jest takim trendem przechodzenie z architektury SAP HANA i SAP HANA jest tylko aportowana na Powerze Intelu, Linuxie na Powerze. Czyli to będzie jakiś taki też komercyjny trend. Jeżeli chodzi o kontenery, czyli ta wirtualizacja troszeczkę prostsza i to jest ciekawostka, jeżeli uruchamiamy jakąś architekturę w AWS-ie, w Azure, możemy nie mieć możliwości albo nie mieć dostępu w systemach operacyjnych do instrukcji procesora umożliwiających uruchomienie KVM-a i wtedy możliwością jak gdyby podzielenia jakiejś większej maszyny, która ma kilkanaście vCPU albo kilkadziesiąt giga, będą kontenery, czyli musimy użyć albo Dockera, albo próbować z którąś z takich innych komercyjnych rozwiązań, czyli tam Virtuoso. Jeżeli chodzi o kontenery, mamy też je w Solarisie, mamy też w AX-ie WPary. Tych WParów w AX-ie nie słyszałem, żeby ktoś korzystał, ale one tam są. Komercyjne systemy, no to tutaj nie ma co wymieniać, czy tam Red Hat, SUSE, IBM, Oracle, Solaris, Microsoft, bazy danych, Oracle, DB2, Postgres, Enterprise i to jest jak gdyby taki trend, który też można zaobserwować, czyli migracja Oracle'a do Postgresa tego enterprise'owego. Generalnie chodzi o to, że jeżeli mamy Oracle'a na dużej architekturze powerowej,
licencja powerowa jest dość droga, bo może to być około 60 tysięcy i procesory powerowe również są drogie. Taka architektura, jeżeli zmigrujemy na Intela i Postgresa, no będzie dużo tańsza w takim okresie na przykład 4 lat utrzymania takiej architektury. Serwery aplikacji, pewnie jest ich jeszcze więcej, JBoss, IBM. Jeżeli chodzi o firewalle, tutaj jest to już troszeczkę ciekawiej. Są takie firmy jak K10 Networks, Checkpoint, Palo Alto, Fortinet. Powiedzmy, że są to liderzy rynku. To w Gartnerze się tam troszeczkę zmienia, ale każda z tych firm daje w tym momencie możliwość uruchomienia wirtualnych instancji firewalla. Jeżeli jeszcze kiedyś te firmy upierały się na fizyczne appliance, tak teraz już się nikt nie upiera i każdy daje możliwość stworzenia takiego właśnie wirtualnego data center w oparciu o wiele produktów właśnie takich wirtualnych. Jeżeli chodzi o routery, wydaje się, że Viatta w tym momencie jest komercyjna i chyba Juniper, wydaje mi się, że Cisco też może mieć coś wirtualnego. Komercyjne serwery www, ja osobiście nie znam, ewentualnie są pewnie to jakieś twory albo forki Apache, czyli pewnie gdzieś tam nadal funkcjonuje Apache, i temu podobne. Jeżeli chodzi o firewalle aplikacyjne, no to mamy tutaj też spory wybór. Dalej A10 Network, Radware, Imperva F5, IPS, dalej Intel, Juniper. No i IPS-y są o tyle ciekawe, kiedyś był taki spory trend, w bezpieczeństwie te trendy troszeczkę się zmieniają, tak pewnie coś średnio, co 4-6 lat. No i mamy coraz to nowsze produkty, które mają nam to wszystko zabezpieczyć. Webmail, komercyjny Zimbra, Zarafa. Są to ciekawe rozwiązania, czyli jeżeli chcielibyśmy kleić samemu postfixa i masę jak gdyby LDAP-owych rozwiązań, jakieś odpowiedniki Active Directory, no to jednak Zimbra, mimo tego, że jest dość intensywnym rozwiązaniem, bo tam w środku hula Java, to jednak jest dość prosta w konfiguracji. No już takie klasyczne jak Exchange, jeszcze raz powtórzyłem, to jest Zimbra. Z antyspamem, no to pewnie jakiś taki klasyczny gateway Symantec, a i dalej load balancery, czyli A10, Radware, F5, Kemp, jeżeli chodzi o taki balancing Microsoftowy. Jeżeli ktoś gdzieś tam ma jeszcze TMG, to nie jest takie trywialne. Kopie zapasowe, Veritas, Tivoli, komercyjny monitoring Nagiosa, Flowmon, statystyki dalej Flowmon i to, co wspomniałem wcześniej, APT, Blue Code, Checkpoint. Jeżeli chodzi o iSCSI i Storage, no to jest cała gama takich fizycznych tworów, wirtualne switche NSX-a, dalej Juniper, Cisco chyba to włączyłem. I teraz doszliśmy do cyberbezpieczeństwa i to jest jak gdyby ta część, której w open source będzie nam to ciężko trochę odzwierciedlić, czyli już takie bardziej zaawansowane narzędzia do bezpieczeństwa, machine learning, czyli jakieś rozwiązania Fidelisa, FireEye, Darktrace, dość popularne w tym momencie, szczególnie jeżeli chcemy stworzyć taki rozproszony system do ochrony naszej sieci i wspomagać aktywnie SOC-a, NOC-a. MDM, czyli tak, też taki popularny twór device management i ochrona telefonów komórkowych, DLP, chyba tutaj liderem jest w tym momencie jedynie Symantec DLP. Duży, skomplikowany produkt, natomiast działa. Fajne jest to, że potrafi korzystać i mieć w sobie gdzieś tam zaszyfrowaną bazę danych Oracle'a. Jeżeli chodzi o klastry, to klastry są też ciekawe, czyli Veritas Cluster i PowerH, czyli poprzedni HACMP w środowisku powerowym. Tapy Gigamona i tutaj tapy mogą być też przeniesione do środowiska wirtualnego. Nagrywanie sesji administracyjnych, czyli jeżeli chcemy naprawdę wiedzieć, co się dzieje w naszym środowisku, nagrać administratorów, czy jak gdyby ruch użytkowników albo outsourcing, no to w tym momencie mamy do dyspozycji Balabit, CyberArk i polski UIL. Jeżeli chodzi o bazy danych, no to tutaj Imperva i taka dość ciekawa ostatnia rzecz, anonimizacja danych w bazie danych. I teraz porównanie komercyjnego i open source'owego data center. Można się z tym zgadzać, można się mniej zgadzać, natomiast ja to wszystko spisałem na podstawie jakiegoś mojego doświadczenia, czyli w przypadku komercyjnego data center raczej możemy spodziewać się tego, że będziemy mieli wspierane to środowisko, możemy mieć tańszy bądź mniej tańszy przelicznik, jeżeli chodzi o core faktory, no i prawdopodobnie będzie to wyższe prawdopodobieństwo utrzymania środowiska z dużym albo odpowiednim SLA dla naszego biznesu, jeżeli jesteśmy bankiem bądź firmą telekomunikacyjną. W open source minusem będzie własny rozwój, jeżeli mamy mocno skustomizowane rozwiązania bądź z jakiegoś powodu utrzymujemy jakiś starszy
starszą wersję, no to będziemy musieli trochę zainwestować w ten development. Natomiast bezkosztowe będzie uruchomienie kolejnych środowisk. Jeżeli będziemy sobie chcieli, stworzymy sobie open source'owego OpenStacka, czy jakąś architekturę KVM-ową i chcemy ją skopiować 100 razy, no to będzie nas tylko kosztowało zasoby sprzętowe, nie będzie kosztów licencyjnych. Brak wsparcia, dodałem to jako minus, natomiast często miałem takie przypadki, że jednak zgłoszenie błędu do jakiegoś community powodowało to, że za kilka godzin miałem poprawkę. No i tak mi się wydaje, że jest do dziś. Te firmy jednak dbają, czy open source'owe projekty jednak dbają o jakość swojego kodu i jest to w jakiś sposób czysty zarządzane. Interfejsy graficzne, no często po prostu ich nie ma. Najciekawsze open source'owe technologie. Wybrałem kilka i o nich troszeczkę powiem dalej. Czy open source'owe technologie, ale też same technologie. Power KVM i KVM na Powerze. Jestem tego fanem i uważam, że w tym jest duża przyszłość. Ganglia. Niestety w prezentacji nie mam screena z takiego monitoringu, natomiast polecam zobaczyć, jak ten system wygląda. Są nawet skompilowane binarki na środowisko powerowe, czyli tutaj jest jak gdyby dość prosta instalacja. VPN z Raccoonem. Można stworzyć wiele, jest to darmowa implementacja także na Linuxa, czyli możemy mieć w domu jakieś wirtualki, na których zapinamy VPN, możemy mieć dalej VPS-y we Francji, w OVH i możemy wyrutować sobie na przykład ruch VPN-em do jakiegoś innego kraju, bądź połączyć kilka lokalizacji w dość prosty sposób, właśnie tworząc takie wirtualki na KVM-ie i Raccoonie. Działają certyfikaty, działa nad te w zasadzie wszystko, nie widzę tutaj jakichś większych ograniczeń. Open vSwitch, o tym już troszeczkę mówiłem, też widzę w tym wielką przyszłość. OpenStack, z OpenStackiem jest taka jak gdyby taki minus, że trzeba wiedzieć, do czego chcemy używać takiego OpenStacka. Jeżeli klient myśli, że chce sobie stworzyć cloud albo użyje OpenStacka i będzie to panaceum na jakieś problemy, których nie znamy, no to takim panaceum to nie będzie i klient się zradzi, czyli wróci do prostej wirtualizacji. Jeżeli na końcu będzie mój mail, jeżeli ktoś chciałby jakieś przykładowe pytania, jak gdyby oceniać środowisko, zadać parę pytań, jak projektować takiego OpenStacka, to mam to przygotowane, mogę przesłać. Następnie virtualization, czyli wirtualizacja w wirtualizacji. Obecnie procesory Intela właśnie to umożliwiają, czyli jesteśmy w stanie na dużym 20 czy tam więcej korowym serwerze uruchomić kilka dużych maszyn wirtualnych i w tych maszynach uruchomić kolejne środowiska wirtualne. Ułatwia to wszelkiego rodzaju testy, edukacje. Pewnie byliście Państwo też na szkoleniach właśnie, na których tak są zbudowane środowiska. ESR IOV, czyli Single Root Input Output Virtualization. O tym też pokażę troszeczkę dalej, jak to wygląda. Wiele osób z Państwa jest technicznych na sali, tak żebym mógł ocenić, czy schodzić w tą część. To myślę, że zaryzykuję. To jest takie środowisko, które mam w jakiś tam sposób przygotowane, dwuprocesorowa maszyna. Pokażę może to w takim kontekście dość szybko, że właśnie taka wirtualizacja open source'owa, mimo tego, że może być oparta o CLI, może to być też interfejs graficzny, jak zobaczymy na samym końcu, ale daje spore jak gdyby pole manewru i kontroli nad tym, co się dzieje w takim środowisku. Tu mamy pierwsze polecenie numastat, wyszukujemy wirtualki, czyli szukamy procesu QEMA, w tym momencie nie mamy, mamy serwer, który ma 180 GB. W kolejnym kroku uruchamiamy Echo 7 do kolejnych device'ów kart sieciowych i jak gdyby włączamy SRI OV na kolejnych portach, informując kernel, że oczekujemy 7 interfejsów. Idąc dalej, w samym systemie mamy polecenie DMS, którego jak gdyby efekcie widzimy włączony SRIOV. To wcześniej jest też zadeklarowane w kernelu przy butowaniu jako opcja Intel IO MMU równa się on, ale też mamy tutaj ciekawostkę włączoną, taki parametr ISOL CPU, co daje nam możliwość oddzielenia Linuxowego schedulera od
od kolejnych core'ów czy vCPU, jeżeli mamy dużą maszynę. Ja tutaj w tym momencie mam maszynę, która ma 18 vCPU, ale w tym momencie możemy mieć maszynę, która będzie miała 120 CPU, może nie chcemy mieć schedulera linuxowego, czyli obsługa tam, nie wiem, dysków, cache'u, czegokolwiek na innych core'ach, a chcemy przypinować wirtualną maszynę KVM-a do konkretnego core'a czy vCPU, bo chcemy mieć jak gdyby maksimum wydajności z takiego core'a i to jest osiągalne. I ja często, jak gdyby myśląc wcześniej o Linuxie z zastosowaniem takich rozwiązań komercyjnych, wahałem się, czy chciałbym umieścić jakiegoś klienta większego i wiele instancji właśnie w takim środowisku linuxowym. Teraz znając jak gdyby mocniej KVM-a i możliwości kernela, raczej bym się nie wahał, bo jest to praktycznie całkowicie kontrolowalne. Mamy informacje o ifconfigu, czyli po uruchomieniu mamy interfejs AMP2S1716, jest to reprezentacja fizycznej karty. F0, czyli port fizyczny pierwszy i zerowy, i mamy na przemian kolejne interfejsy wirtualne. SRIOV daje nam to, że mamy dwa fizyczne porty, w przypadku moim, dwa fizyczne porty w karcie sieciowej i każdy z tych portów jest dzielony na logiczne interfejsy. W przypadku tych kart, w tym momencie nowszych, a może to nie są najnowsze, te 350 i chyba są też nowsze, tych wirtualnych portów jesteśmy w stanie uruchomić troszeczkę więcej. Dalej mamy pokazaną podłączenie tych wirtualnych portów jako kolejne urządzenia w konfiguracji KVM-a. Jest to fragment XML-a. Jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał taką pełną konfigurację, to też mogę później podesłać. Polecenie startujące taką wirtualną maszynę. Widzimy na numastat-cqm-u, że już jest uruchomiony jakiś pierwszy nod i ten nod jest przypisany, ta maszyna jest uruchomiona w NUMA na nodzie 0, czyli nod 0 to jest pierwszy procesor, nod 1 to jest drugi procesor. W maszynie czteroprocesorowej będą takie nody 4. I uruchamiając wirtualkę właśnie w KVM jesteśmy w stanie używać bądź pozostawić systemowi obsługę przydzielania czasu procesora czy pamięci, ale jesteśmy w stanie też pinować i pamięć, i procesory, czyli jesteśmy w stanie tak statycznie zamapować duży serwer, jeżeli chcemy mieć jakąś taką określoną wydajność i chcemy mieć odpowiednią kontrolę. Dalej mamy resztę polecenia, czyli tam PS-F, grepujemy proces tego procesu QM, który nam zwrócił numastat i widzimy, że mamy uruchomioną tą naszą wirtualną kartę sieciową. Idąc dalej, mamy fragment konfiguracji też KVM-a, mamy maszynę PCQ35, jest to ten nowszy driver. To, co tu jest ciekawe w tej konfiguracji, mamy node set 0, czyli wskazujemy preferowany node w numie 0, czyli pierwszy procesor, i mamy CPU node host pass-through, co oznacza, że maszyna wstając w KVM-ie nie będzie miała wirtualnego procesora i nie będzie reprezentacja procesora jako KVM jakiś tam procesor, tylko będzie to jak gdyby przemapowany jeden do jednego ten procesor z naszego serwera. Nie potwierdzałem tego, ale wydaje mi się, że aplikacje Java'owe mogą działać lepiej, ponieważ mamy przeniesiony ten cache L3. Patrząc dalej. Polecenie free i sprawdzenie procesorów na naszej maszynie wirtualnej. Widzimy, to jest bodajże 12 vCPU i 28 GB RAM-u, czyli ta konfiguracja z XML-a została wprowadzona. Tu już jest dalszy jak gdyby rozwój uruchomienia takiej maszyny, czyli mamy numastat QM-u, widzimy już większą liczbę wirtualek KVM-owych. Te wirtualki są uruchomione na różnych nodach, pamięć też jest alokowana już w jakiś sposób i mamy VRSH list, czyli z poleceń z command line wylistowane maszyny wirtualne. Idąc dalej, fragment dymezga dla tego właśnie wirtualnego interfejsu SRIOV w systemie w KVM-ie i to, co jest jak gdyby zwieńczeniem tej naszej konfiguracji, to jest MTR do... To jest jakaś wirtualka uruchomiona na łączu orężowym, na takim właśnie 600x60, a serwer, który pingujemy, jest to OVH w Warszawie. Jeżeli tego nie widać dokładnie, to opowiem, czyli lokalnie mamy 0,2 milisekundy dzięki temu, że mamy kartę z SRIOV w przypadku takiej wirtualnej VIRTIO
byłoby to pewnie 2 milisekundy. Można to sobie sprawdzić, jeżeli wirtualna karta sieciowa w KVM-ie da taką latencję, czyli 0,2 milisekundy, to się troszeczkę bym zdziwił. I z takiego łącza orange'owego do kolejnego operatora właśnie OVH mamy 3 do 4 milisekund, czyli to jest ruch prawdopodobnie po całej Warszawie, czyli można powiedzieć, że naprawdę niedużo. Sprawdzałem też takie połączenie do OTM-u, nie mam tego tutaj już na screenshocie, żeby ta prezentacja nie miała 100 slajdów, ale jest porównywalnie, czyli też mamy do około 4 milisekund. Idąc dalej, OVH też pokazuje, daje nam możliwość jak gdyby podglądania w peeringu i to, co robi MMTR-em, jest jak gdyby dostępne też na stronie OVH, czyli OVH w drugą stronę monitoruje też podłączenie siebie do Orange'a. Kilka slajdów wcześniej opowiadałem właśnie o tym KVM-ie i wirtualizacji takiej z poziomu CLI. Wirtualizacja KVM-a jest też możliwa, jeżeli chodzi o konfigurację z GUI. Tutaj mamy OVIRTA, jest to też takie narzędzie jak Virt Manager, uruchamiane z interfejsu graficznego z command line'a, też jest dość prosty, czyli ta jak gdyby wirtualizacja nie musi być super skomplikowana. OVIRT jest o tyle prostszy, że jak gdyby umożliwia nam konfigurację już samych wirtualek. Podobnie wygląda interfejs OpenStacka. Jesteśmy w stanie konfigurować kolejne tiry wirtualne routery, natomiast doprowadzenie do takiej konfiguracji, w której mamy node zarządzający i compute nody, nie jest takie proste i tutaj polecam taką stronkę Red Hat RDO i Packstack. Tam jesteśmy w stanie to troszeczkę szybciej wyklikać. Idąc dalej, wracając do naszego wirtualnego data center i przypadków użycia. Jest to przykład migracji obecnych usług do chmury obliczeniowej, czyli mamy do chmury obliczeniowej czy wirtualnego data center. Czyli zakładamy, że mamy jakąś architekturę, w tej architekturze wygasa nam support i mamy do wyboru odnowienie supportu, używanie architektury bez supportu, migrację do nowej platformy sprzętowej bądź przejście w jakąś kolejną wirtualizację, bądź chmurę, bądź wirtualne data center. Jeżeli nie chcemy rozwijać naszego data center, możemy takie data center skonfigurować właśnie w oparciu o wirtualizację u jakiegoś operatora. Może to być dowolny operator, OVH, ATM, każdy, w którym jesteśmy w stanie uruchomić bądź nasze maszyny, bądź użyć maszyn tego operatora. No i mamy tutaj jak gdyby pełną infrastrukturę, czyli mamy ileś wirtualnych routerów, zakładam, że może to być kilka szaf z taką właśnie wirtualizacją, mamy wirtualne switche, wirtualne firewalle, kolejne wirtualne switche, te w środku to są takie switche core'owe łączące tą naszą architekturę, jakieś routery do połączeń WAN-owych. W takiej architekturze kolokacyjnej też możemy zrobić centrum połączenia naszego WAN-u i troszkę słabo to widać, ale tutaj mamy sieć DMZ, sieć produkcyjną, czyli kolejne warstwy naszej infrastruktury. Czyli taką architekturę, taki schemat pewnie Państwo znacie z budowy, czy integratorzy też często tworzą takie schematy, oddając nam data center, czy rozbudowując data center. W tym momencie wirtualny data center może właśnie wyglądać w ten sam sposób, z tym, że te wszystkie komponenty są po prostu wirtualne i pod spodem mamy fizyczne serwery, które udostępniają dyski, procesory, karty sieciowe i pamięć. Reszta jest po prostu wirtualna i jak gdyby tutaj ta część DMZ-owa może mieć tam 40 czy więcej technologii open source'owych. Kolejny use case budowy takiego wirtualnego data center i wydaje mi się najciekawszy, to jest offload naszego styku internetowego. Jeżeli mamy jakieś połączenie z internetem naszej firmy, bądź jesteśmy firmą telekomunikacyjną, mamy urządzenia, które obsługują gigabit, a chcielibyśmy mieć większe prędkości, nie wiem, 4 gigabity, 10 gigabitów, to możemy taki styk zbudować w oparciu o operatora telekomunikacyjnego. Czy to kupimy kolokację, wstawimy tam swoje serwery, użyjemy serwerów operatora i na wirtualnych maszynach uruchomimy kolejne instancje i te instancje, z tego co widziałem w przypadku komercyjnych produktów, są licencjonowane per prędkości, czyli jestem sobie w stanie wyobrazić na przykład F5 czy Imperwę obsługującą ruch 4 gigabity właśnie w takim wirtualnym środowisku i daje nam tą przewagę, że jesteśmy też w stanie ukryć jako taki wirtualny styk, czyli albo naszą adresację, te połączenia z internetu, z DMZ-u przenosimy do jakiegoś operatora bądź kilku operatorów i jak gdyby atak będzie skierowany na tego operatora, czyli możemy też uniknąć kosztu budowy jakiegoś rozwiązania DDoS-owego czy antyDDoS-owego, jak gdyby reużyć u operatora i będzie to na pewno dużo tańsze. I myślę, że takich przypadków użycia właśnie budowy albo offloadu takiego styku z internetem, to będą takie projekty gdzieś raczkować. Już kończymy? Aha, dobrze, to już.
Dobrze, to już szybciej będę. Budowa, następny use case, budowa środowiska deweloperskiego. Przykład migracji do chmury, czyli klasyfikacja usług. Chodzi o to, że uruchomienie usług w chmurze, nie możemy zrobić tego w sposób chaotyczny, nie możemy przenieść usług do chmury, nie analizując tego, co przeniesiemy. Po prostu te usługi urosną i może się okazać, że bardzo kosztowne będzie wyjęcie tych terabajtów z takiej chmury. Więc musimy sprawdzić jak gdyby wszystko, co uruchamiamy, czy analizujemy przy uruchomieniu fizycznego data center. Idąc dalej, przypadki jak gdyby budowy takiej chmury czy wirtualnego data center, podaję tutaj przykładowe koszty, to będzie trochę inaczej wyglądać w przypadku większych operatorów, te koszty będą większe. Idąc dalej, projekt techniczny, jak może wyglądać taka budowa wirtualnego data center? Musimy pamiętać o tym, że będziemy mieli jakąś sieć styk z internetem, DMZ, sieć produkcyjną, core łączącą tą naszą infrastrukturę, sieć do backupu, do managementu, jakąś architekturę WAN-ową. I podaję też całą, jak gdyby, wszystkie elementy, z których składa się infrastruktura, czyli podłączenia, jak może wyglądać taki projekt techniczny, o czym powinniśmy pamiętać, czyli wszystkie warstwy, kolejne urządzenia, czyli wielowarstwowe firewalle, systemy czasu, autoryzacji, ochrona styku z internetem, WAN-u, wszystkie systemy WAF, IPS, IDS, SIEM-y, systemy logowania, monitoringu, wirtualizacja w sieci DMZ, to różne od wirtualizacji produkcyjnej, tunele VPN dla użytkowników, inne do firm i tak dalej, i tak dalej. Jest tutaj cały zestaw usług, które możemy uruchomić, czy mamy w tym momencie fizycznym data center, bądź możemy uruchomić wirtualnym data center. I tutaj jest jak gdyby cały taki przykład takiego projektu technicznego, z którego możemy korzystać. Jak gdyby efekt uruchomienia takiego wirtualnego data center będzie to ośrodek pierwszy, ośrodek drugi. Jestem sobie w stanie wyobrazić, że to są to po prostu dwa osobne data center, nawet w dwóch różnych państwach. Czyli mamy, sercem są dwa wirtualizatory. Jeżeli byśmy chcieli to uruchomić na open source, to połączenie storage'owe zaznaczone na czerwono byłoby to po prostu DRBD i mamy tą sieć logiczną i styk z internetem. Jeżeli ktoś chciałby rozwijać taki projekt open source'owy, jestem otwarty na współpracę i chętnie rozwijałbym taki projekt open source'owy, czyli dałbym możliwość obsługi dla organizacji non-profit, budowy jakiegoś tworu, klonu OpenStacka, czyli jeżeli ktoś byłby zainteresowany takim projektem tworzenia takiego rozwiązania i udostępnienia tego w internecie, to bym prosił o kontakt. Użyłem taki mały obrazek z Minecrafta, czyli jeżeli nie chcemy uciekać przed takim creeperem jak nasz Steve tutaj i wychodzić z clouda z dużymi kosztami, no to tak naprawdę powinniśmy się dobrze zastanowić, co uruchamiamy w cloudzie. Jako taką ciekawostkę, tutaj mówiliśmy o bankach, telekomach, ale też możemy sobie wyobrazić serwery gier właśnie w podobnej architekturze i podobnym poziomie zaawansowania, czyli wyobrażam sobie, że o wiele łatwiej nowe pokolenie moglibyśmy uczyć, opowiadając im właśnie o serwerach gier właśnie w takiej architekturze, czyli wirtualne światy. I tutaj jako ciekawostkę podaję, jak budować takie po prostu wirtualne, nazwijmy to, cloudy pod serwer gier Minecraft. To chyba już po czasie, dziękuję. Czy są jakieś pytania? Mam chyba jakieś kupony. To może ten, kto mi odpowie, jak nazywał się ten zielony potworek z Minecrafta. Okej, kto z Państwa? Ktoś jeszcze wie, jak nazywał się ten, który uciekał? To może zostawię po prostu. Dobra. Dziękuję bardzo. Dziękuję.